Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj szczególnie istotny dla mnie materiał o tym, jaka jest ostateczna, najdoskonalsza odpowiedź Pana Boga na problem cierpienia. Zapraszam. Jeśli chodzi o zagadnienie cierpienia, to nagrałem już materiał Cierpienie według Księgi Hioba. Jest to materiał, który wszystkim, którzy są tym tematem szczególnie zainteresowani, bardzo polecam. Dzisiaj chciałem powiedzieć o, można powiedzieć, tej najdoskonalszej odpowiedzi na cierpienie. Ta odpowiedź pojawia się pod sam koniec tego wcześniej wspomnianego materiału, jako takie zwieńczenie. Natomiast tutaj chciałbym ten ostatni wątek rozwinąć. Będę tutaj cytował w dużej mierze książkę ojca Mateo Crowley-Bowie. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. Jest to Jezus Król Miłości, jest ta książka zatytułowana. Jest to jedna z pierwszych książek wydanych przez nasze wydawnictwo Tedeum. To już jest trzecie wydanie tej książki, a więc faktycznie sprzedała się ona w międzyczasie w wielkiej ilości egzemplarzy i bardzo dobrze. Każdy, kto tej książki jeszcze nie przeczytał, powinien to od razu natychmiast nadrobić. Jest to wspaniała książka, jeśli chodzi właśnie o zrozumienie w ogóle, kim jest Pan Jezus. Cierpienie będzie dla nas punktem wyjścia w tym materiale i dlatego zacytuję tutaj fragment z tej książki, w której ojciec Mateo propaguje nabożeństwo intronizacji serca Jezusowego w rodzinach. Rozpoczniemy od fragmentu, od scenki wyjętej z tejże właśnie książki. Jest to rozdział, co to jest intronizacja, jej znaczenie i zastosowanie. Te fragmenty jak najbardziej mogą nam pomóc zrozumieć, o co w ogóle w tej intronizacji będzie chodziło i jakie to ma znaczenie dla poznania Pana Jezusa i również poznania tego, jaką rolę może odegrać cierpienie w ludzkim życiu. W początkach mych prac apostolskich dane mi było zaintronizować Najświętsze Serce w domu młodego małżeństwa. Byli to ludzie z klasy robotniczej. W sam dzień ślubu zapragnęli wprowadzić do swego domu Jezusa Króla. On będzie, mówili, najlepszym przyjacielem naszym po wszystkie dni. Po kilku latach ten sam robotnik wezwał mnie do poważnie chorej żony. Uboga izdebka, w której mieszkali, zdradzała wielką nędzę. Wszakże każdego uderzał piękny wizerunek serca Jezusowego, umieszczony na pierwszym i najbardziej widocznym miejscu, a bardziej jeszcze jakaś atmosfera wielkiego spokoju, panująca w tym ubogim gniazdku rodzinnym. Po kilku słowach pokrzepienia i pociechy zapytałem chorej: czy czujesz się bardzo nieszczęśliwa, biedne dziecko? Nieszczęśliwa? Odpowiedziała tonem najwyższej wiary, z oczami błyszczącymi od gorączki. Nie, nie mój ojcze, my nie jesteśmy nieszczęśliwi. Cierpieliśmy, to prawda, ale cierpieliśmy z Nim razem. Płakaliśmy, ale z Nim. Kiedy ojcze intronizowałeś Jezusa u nas, powiedziałeś nam, że On pocieszy nas we wszystkich troskach, że potrafi osłodzić wszelkie nasze cierpienia. Uczynił to ojcze. I biorąc rękę łkającego męża, rzekła do niego: a ty co powiesz? Czy byliśmy nieszczęśliwi? On zaś, utkwiwszy oczy pełne łez w obraz serca Jezusowego, odpowiedział: my nieszczęśliwi ani 5 minut. Cierpieliśmy dużo, tak, to nieuniknione. Ale być nieszczęśliwym to rzecz całkiem inna. Nieszczęśliwym z Jezusem, z Królem i przyjacielem. Nigdy. Jezus zabrał mi moje kochanie. Ma prawo do tego. Niech się dzieje wola Jego. Ale niedługo wróci, by i mnie zabrać. Wówczas wszyscy troje będziemy szczęśliwi w niebie. Jak szczęśliwi byliśmy tu, w tym biednym domku. Tutaj komentarz ojca Mateo. Jakże to wzniosłe. Ci prości ludzie potrafili zrozumieć wysoką filozofię Ewangelii. To znaczy różnicę, jaka istnieje między cierpieniem a nieszczęściem. Nie zadowolili się przyjęciem u siebie Pana. On stał się prawdziwie ich przyjacielem i powiernikiem. Ci prości ludzie potrafili zrozumieć wysoką filozofię Ewangelii.
To jest kluczowe zdanie, kluczowy komentarz ojca Mateo do tego, co on tutaj opisuje. Tak, oni potrafili zrozumieć wysoką filozofię Ewangelii. To jest ostateczna odpowiedź chrześcijaństwa na cierpienie. To jest cierpienie znoszone razem z Panem Jezusem. Cierpienie, które nie jest nieszczęściem. Chociażby to cierpienie miało właśnie odebrać najbliższą osobę. Chociażby to cierpienie miało być przytłaczające. Ojciec Mateo, który propaguje tą intronizację serca Jezusowego w rodzinach, mówi, że on mówi to do świętego Piusa X, do papieża. Ojcze, ja zatraciłem wiarę w cuda, bo żeby wierzyć w coś, trzeba tego nie widzieć. A ja widuję cuda codziennie. I właśnie o takich cudach on mówi, o tych wielkich cudach nawrócenia, o wielkich cudach przemiany serc, o tych prostych ludziach, którzy rozumieją wysoką filozofię Ewangelii, jak on to tutaj nazywa. Ojciec Mateo pisze dalej. Jeszcze jeden równie wzruszający przykład. Ojciec jednej z pierwszych rodzin w miejscowości, która pozostanie tajemnicą, przeznaczył pewien piątek na uroczystą intronizację w swym domu. W środę rano zachorował nagle, a wieczorem już nie żył. Ale przed śmiercią żona musiała mu obiecać, że nie opóźni intronizacji i że uroczystość odbędzie się przy jego zwłokach. Serce Najświętsze, rzekł, zajmie miejsce moje w domu. Pobożna i dzielna wdowa, zawiadomiwszy osoby zgromadzone na pogrzeb o ostatniej woli męża, rzekła głosem wzruszonym: zanim mąż mój opuści swe ognisko domowe, zaintronizujemy serce Jezusa. Jezus będzie głową naszej rodziny okrytej żałobą. Drodzy przyjaciele i wy, dziadki moje, odmówcie ze mną wspólnie kredo i modlitwę poświęcenia. A skoro dokonano intronizacji, rzekła: teraz możecie zabrać męża. On pozostaje wśród nas w sercu Jezusa, króla i przyjaciela. Ojciec Mateo tak to komentuje. Jakaż różnica między tym spokojnym, prawie słodkim cierpieniem, a owym bólem pełnym najczarniejszej rozpaczy. Nikt na świecie nie wypełni próżni, jaką drodzy zmarli zostawiają w sercach kochających. Nikt, tylko Jezus. On zazdrośnie zastrzegł sobie to prawo i zatrzymał je wyłącznie dla siebie. Stąd widzimy, w jakim sensie Jezus pragnie być dla rodziny królem i przyjacielem. Kolejny przykład innego rodzaju. Tym razem wspomniany już wcześniej przeze mnie cud nawrócenia zatwardziałego niewierzącego, zatwardziałego ateisty. Oto znowu wzruszający przykład, pisze ojciec Mateo. Pewna pani oddana apostolstwu serca Jezusowego usłyszała o pewnym ciężko rannym inwalidzie, który wrócił z pola bitwy z większą niż kiedykolwiek nienawiścią do Boga, do społeczeństwa i księży. Natychmiast poprosiła o dokładny adres i postanowiła szturmem zdobyć to prawdziwe siedlisko zła, jakim była owa rodzina. W tej intencji przystępuje do wspomnianego żołnierza, gdy tenże wygrzewa się na słońcu i pozdrawia go słowami, w które kładzie całe serce chrześcijanki. Żołnierz milczy, przygryzając z gniewu wargi i odwraca się z niechęcią. Ona jednak nie zraża się, lecz nalega i prosi, aby przedstawił jej swe potrzeby. Na co on z wściekłością: niech się pani stąd wynosi, niech pani idzie sobie czym prędzej, nie potrzebuję niczego, pragnę jednej rzeczy: doczekać nareszcie dnia zemsty i napić się krwi księży i takich pani. Proszę sobie iść, mówił. Owszem, odejdę, ale że pana miłuję w Bogu, znam bowiem dzieje pańskich cierpień, dlatego jutro powrócę. Proszę nie wracać, krzyczał inwalida. Powrócę, bo pragnę dobrze czynić wam wszystkim, a więc do jutra, drogi przyjacielu. Nazajutrz znowu odwiedza biedaka i znowu ta sama burza. Wszakże dzielna niewiasta nie lęka się, licząc na to, co silniejsze od tej dzikiej nienawiści, na miłość. Odchodzi więc, aby po kilku dniach znowu powrócić. I tak nie ustępuje przez tydzień i dłużej z nieugiętą stałością. Przy szóstej czy siódmej wizycie rozjątrzony i znudzony żołnierz powiada: słuchaj pani, zawołam żonę, aby się raz na zawsze pani pozbyć. Proszę jej opowiedzieć, co pani właściwie chce ode mnie. Świetnie, odpowiada margrabina, niech przyjdzie. Po chwili zbliża się kobieta z włosami w nieładzie, niepokaźnie ubrana. Mąż mój mówi, że pani chce mi coś powiedzieć.
Obie siadają na ławce. Po kilku słowach wstępnych margrabina przystępuje do rzeczy. Z odwagą apostolską zaczyna mówić o Bogu, o Jezusie Zbawicielu. Mąż zbliża się i nasłuchuje. Chce wiedzieć, co ta uparta osoba ma tak ważnego do powiedzenia. Słucha milczący. Bezwiednie zajmuje go ten pierwszy wykład katechizmu. Bawiąc się, małe, obszarpane dziadki podchodzą również i łowią uszkiem tak dziwne i piękne opowiadanie tej pani, nie będącej, zdaje się, złą. Od czasu do czasu słychać westchnienie biednej kobiety, jakiś odruch zdziwienia lub gest uznania inwalidy. A więc opowiadanie zajmuje. Wnet wymykają się im słowa odsłaniające ich skryte wzruszenie, zwłaszcza gdy mowa o Betlejem, o malutkim Jezusku urodzonym na słomie, o Jezusie poszukującym nieszczęśliwych. Rozmowa trwa 2 godziny. Wreszcie margrabina spogląda na zegarek i zrywa się. O, już późno, muszę odejść, mój mąż czeka na mnie. I cóż się dzieje? Anarchista odzywa się dobrotliwie. Niech nam pani dalej opowiada tę piękną historię, niech się pani nie oddala. Zdziwiona taką zmianą, margrabina siada i kontynuuje swe kazanie. Po pół godzinie przerywa. Teraz musicie mnie puścić, drodzy przyjaciele. Dobrze, ale pod warunkiem, że pani będzie często do nas przychodziła. Możecie się domyślić, z jakim wzruszeniem, z jaką radością margrabina ucałowała biedną kobietę, popieściła dzieci i serdecznie uścisnęła dłoń wojaka. Po pewnym czasie powróciła w towarzystwie młodej panienki, mającej nauczyć dzieci katechizmu. Opiekę zaś nad duszami inwalidy i żony jego zachowała dla siebie. Nieraz skupieni słuchacze przerywali opowiadanie słowami pełnymi podziwu. Jakże to piękne, jakże można było o tym nie wiedzieć, jakże bylibyśmy szczęśliwi, a nikt z nami nigdy o tym nie rozmawiał. Po 2 miesiącach margrabina prosiła proboszcza, aby towarzyszył jej do owego nędznego mieszkania, znanego ze złej reputacji. Proboszcz wahał się, lecz w końcu jednak uległ. Ku wielkiemu zdumieniu przyjęto go jak ojca i postanowiono urządzić święto pierwszej komunii świętej dla całej rodziny. A wieczorem tego dnia wśród pieśni i łez odbyła się uroczysta intronizacja. Odtąd w miejsce jaskini zła powstała Betania, w której panuje duch modlitwy i miłości. Mój Boże, rzekł owego wieczora wojak głosem drżącym od wzruszenia. Wcale nie wiedziałem, jak cierpiałem głód. Głód Pana naszego, którego dano mi dziś rano u stołu Pańskiego. Głód tego dobrego Jezusa, który przyszedł, by zamieszkać u nas, żyć życiem naszym i uszczęśliwić nas sobą. Jaka to piękna nauka. To wyraźny obraz, który w sposób jasny, lepiej niż wszelka wymowa, pokazuje, jakie powinno być nasze apostolstwo po domach. Jak często i jak łatwo bylibyśmy skłonni tego żołnierza, inwalidę, od razu potępić właśnie jako tego już straconego. To już człowiek tak bardzo zdeprawowany, tak bardzo oddalony od prawdy, tak bardzo zatwardziały w swojej złości, tak byśmy pewnie powiedzieli, że do niego już nie dotrzemy. Może jakiś cud Bożej łaski, ale już na pewno nie my. No i właśnie, widzimy tutaj u ojca Mateo, jak działają takie cuda Bożej łaski. One nie działają od tak sobie gdzieś tam w oderwaniu od naszego działania, tylko one działają poprzez swoich apostołów, poprzez tych, którzy głoszą Pana Jezusa, który pragnie do nas przyjść. Tego Jezusa, który jest blisko nas. To jest ten wielki apostolat ojca Mateo. Już mówiłem o tym wielokrotnie, ale przy tej okazji tutaj wspomnę jeszcze o tym, że żeby dobrze zrozumieć wielkość tego, że Pan Jezus do nas przychodzi, trzeba zrozumieć, kim On naprawdę jest. Bo mamy dzisiaj też trochę taką tendencję, modernizm ma tą tendencję, żeby mówić o tym, że Pan Jezus już wszystko odkupił, już nie ma potrzeby nic uświęcać, już Pan Jezus jest wszędzie, wszystko zostało odkupione i właśnie On jest blisko nas. Używają tych samych słów, On jest blisko nas, ale żeby określić coś zupełnie innego. Oni mówią o takiej zupełnie powszechnej obecności, o tym Panu Jezusie, który gdzieś tam, no, jest wszędzie, tak, wszystko już zostało uświęcone i również w innych religiach i nieważne, co kto robi i jak kto żyje, tak naprawdę to jest właśnie wszyscy po prostu, już jesteśmy w Panu Jezusie i trzeba tylko teraz radować się i prowokować tylko ludzi do tego, żeby mieli emocje religijne, jak to widzieliśmy na arenie młodych.
trochę tutaj jakby doprowadzam to ad extremum do pewnej skrajności, natomiast ta tendencja jest bardzo wyraźna. Tradycyjnie Kościół podchodził do tego inaczej, to znaczy uważał, że czy aby zrozumieć, że Pan Jezus jest blisko nas, aby zrozumieć wielkość tej bliskości, trzeba zrozumieć najpierw wielkość tego, kto przychodzi. Trzeba zrozumieć, że to jest Stwórca, że to jest byt, który jednym aktem swojej woli powołał wszystko do istnienia, że to jest ta pierwsza przyczyna, że to On, ten wielki byt, który nas zupełnie nie potrzebuje właśnie. Pierwsza przyczyna, pierwszy poruszyciel, ten, który wszystko jednym aktem woli stwarza, że to On pragnie wejść do naszych domów, pragnie zostać członkiem naszej rodziny, pragnie być z nami, pragnie zostawać nami w Najświętszym Sakramencie, pragnie być blisko nas, stać się tym przyjacielem, który będzie pocieszał również w tych wielkich trudnościach, czy we wszystkich naszych trudnościach, cierpieniach, z którymi przyjdzie nam się w naszym życiu spotkać. I taki apostolat prowadzi ojciec Mateo i on też nigdzie nie mówi o tym, że trzeba o tak po prostu wprowadzać Pana Jezusa niezależnie od tego, jaka tam by nie była sytuacja. To on mówi wyraźnie, że jeśli mamy właśnie taką jaskinię lwa, to tak, trzeba do nich iść, ale żeby wprowadzić tam Pana Jezusa, trzeba najpierw przygotować ten teren, trzeba najpierw właśnie opowiedzieć o tym, kogo będziemy wprowadzali. I jeśli w rodzinie jest ktoś, kto jest duchowo umarły, a reszta rodziny pragnie intronizować Pana Jezusa, opowiada też o takich przypadkach, nawrócenia. W takiej sytuacji, jeśli cała rodzina chce i ta jedna osoba, na przykład ojciec rodziny, przytoczę też taki fragment, on się sprzeciwia, on nie chce, to jeśli uda się go nakłonić, żeby przynajmniej nie miał nic przeciwko, żeby przynajmniej na to pozwolił, to można wprowadzić tam Pana Jezusa, ale właśnie nigdy nie może to tak być, że wprowadzamy i wszystko nam jedno. Nie, jeśli już wprowadzamy Pana Jezusa, to musimy dbać później, żeby to naprawdę było gniazdo, ta rodzina była gniazdem Bożej miłości. A więc Pan Jezus przychodzi, ale On zawsze, On nie mówi tylko, przychodzi i nie mówi tylko, ja Ciebie nie potępiam. On mówi, ja Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. O tym zawsze trzeba pamiętać, o tym, że to zdanie ma również tą drugą część. Dodaję to dlatego, że mamy dzisiaj, Kościół ma dzisiaj tą tendencję, żeby mówić tylko o tym pierwszym zdaniu. Ja Ciebie nie potępiam i mówić wiele o bliskości Pana Boga, ale to jest inna bliskość. To jest inna bliskość, bliskość bliżej nieokreślonego bytu. Bliskość takiego bytu, który ze wszystkimi ludźmi już się tam jakoś zjednoczył. To nie jest to. To nie jest prawdziwa bliskość prawdziwego Boga. Najpierw trzeba zrozumieć, kim jest Bóg, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus nam Go przedstawił, aby później przyjąć Go poprzez łaskę uświęcającą, zjednoczyć się z Nim i naprawdę żyć razem z Nim. I do tego życia razem z Nim właśnie ma pomóc ta książka, a bardziej ma pomóc intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach, która jest przez tą książkę promowana. Teraz przytoczę ten fragment, który zapowiedziałem, nawrócenia ojca rodziny. Zaprawdę widziałem, jak góry ruszały się z miejsca. Widziałem najbardziej buntowniczych i fanatycznych bezbożników, powalonych jak ongiś szaweł na drodze do Damaszku. Tak dalece jestem przejęty ogromem cudów, które widzę codziennie, że powiedziałem kiedyś papieżowi: Ojcze Święty, utraciłem wiarę w cuda. Wierzyć bowiem może tylko ten, kto nie widzi. Ja zaś cuda widuję codziennie. Zazwyczaj matka lub małżonka, czasem córka, nawet służąca dokonuje dzieła intronizacji w rodzinie. Oto wzruszający przykład. Znałem pewnego sekciarza, ojca licznej rodziny. Żona płakała, modliła się i kazała modlić się dwóm małym córeczkom. Pewnego razu, będąc na kazaniu o intronizacji, zapaliła się do tej wielkiej myśli, ale nie wiedziała, jak ją urzeczywistnić. Nagle przyszła jej dobra myśl. Otóż ojciec wraz z dziećmi chcieli właśnie obchodzić jej imieniny. Przygotowawszy się wtedy modlitwą i ofiarą, zwróciła się do męża z prośbą, aby tegorocznym darem było pozwolenie na intronizację Serca Jezusowego. Ojciec nie śmiał odmówić, ale zastrzegł sobie, iż w uroczystości tej udziału nie weźmie. Odbyła się zatem rzewna uroczystość, w czasie której córeczki modliły się gorąco o nawrócenie ojca.
Wtem ojciec zaciekawiony wchodzi do salonu, spogląda na obraz, wnet jednak spuszcza oczy, nie mogąc znieść spojrzenia boskiego serca. Zawstydzony własnym tchórzostwem patrzy znowu i znów doświadcza wstrząsającego wrażenia. Opuszcza salon. Wkrótce jednak jakby siłą tajemniczą przyciągnięty znowu powraca. To dziwne. Spojrzenie ściąga go, mąci jego spokój, gniewa go. W końcu woła żonę. Kogo sprowadziłaś do domu? Tu ktoś jest. Powiadam ci, tu ktoś jest. Wtedy matka przywołuje córeczki i z głębokim wzruszeniem każe im powtórzyć w obecności ojca modlitwę, którą przed chwilą odmówiły, w intencji jego powrotu do Boga. W jednej chwili sekciarz jest zwyciężony i pada na kolana. Opisane zdarzenie wybrałem z tysiąca podobnych, pisze ojciec Mateo. Bez wątpienia są one cudowne, a jednak nie są niczym innym jak wypełnieniem obietnic, jakie serce Najświętsze uczyniło rodzinom, w których obraz jego będzie wystawiony i czczony oraz wiernym przyjaciołom i apostołom Bożego Serca. Wzruszę najbardziej zatwardziałe serca, wniosę pokój w rodziny, błogosławić będę wszystkim ich zamierzeniom, dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Jeszcze jeden przykład a propos tego, jak Pan nasz Jezus Chrystus sprawia, że cierpienie nie jest jednocześnie nieszczęściem. W czasie wojny pewna rodzina poświęcona Najświętszemu Sercu otrzymuje depeszę, że najstarszy syn poległ. Matka bierze ją i składa przed obrazem króla domu. Zwołuje dzieci i służbę, zapala świeczki, przynosi kwiaty i panując nad sobą jak prawdziwa bohaterka intonuje pieśń Jezu, nadziejo nasza. Następnie cała rodzina odmawia wierzę w Boga. Po skończonej modlitwie matka odzywa się do dzieci w te słowa. Wola Jego jest zawsze mądra i dobra. Przyjdź królestwo Twoje. Dopiero wtedy popłynęły łzy, ale łzy pełne spokoju, bo przelane u stóp Najświętszego Serca. Oto hołd niezrównany dla Króla Miłości. Oto boleść nie z ciała i krwi, lecz z Kalwarii. Boleść płodna i chwalebna. Oto jest ta ostateczna odpowiedź na cierpienia, na ludzkie cierpienia. Odpowiedź niezrozumiała dla tych, którzy czytają Pismo Święte po to, żeby znaleźć w nim fragmenty, które dowiodą, pokażą, że Pan Bóg wcale dobry nie jest. Odpowiedź niedostępna dla tych, którzy tylko po to zaglądają do Pisma Świętego, żeby znaleźć w nim coś, co można rzucić później katolikowi w twarz i powiedzieć, o, to na pewno, tak na pewno nie mógł postąpić dobry Bóg. To jest odpowiedź, dlatego że jest tak wzniosła. Jest ona dostępna tylko dla tych, którzy ze szczerym, otwartym sercem szukają prawdy. Którzy są gotowi tą prawdę przyjąć, których nic nie hamuje, żeby na tą prawdę się otworzyć. Ten człowiek, który chce znaleźć prawdę, ten człowiek, który jest gotów ją przyjąć, ten człowiek ma szansę wprowadzić Pana Jezusa do swojego domu, uczynić Go tym przyjacielem domu, królem tego domu i sprawić, że On będzie błogosławił również tym cierpieniom, które na tą rodzinę spadają. Pod poprzednim materiałem pojawiały się pytania, no jak to wasz Bóg dba o harmonię? Przecież właśnie w Starym Testamencie są takie i takie opowieści, które pokazują, jak Bóg wprowadza dysharmonię, wprowadza jakiś niepokój. Z podejściem człowieka, który za wszelką cenę chce wyszukać coś, co będzie w jakiś sposób niewłaściwe, co będzie wydawało się w jakiś sposób niestosowne wobec Bożej doskonałości, człowiek, który tak czyta Pismo Święte, bez wątpienia znajdzie w nim takie fragmenty. Człowiek, który po prostu bierze Pismo Święte do ręki i je czyta od początku do końca i stara się zrozumieć opowiedzianą w nim historię od początku do końca. Ten człowiek dostrzega bardzo wyraźnie, że pomimo tego, że właśnie na początku w Starym Testamencie Bóg wydaje się być jak taki prosty, narodowy, w cudzysłowie, Bóg, który opiekuje się jakimś jednym narodem. Chesterton mówi o tym, że człowiek, który patrzy tak po prostu swymi oczami, nie rozważa dokładnie sprawy, może myśleć, że Słońce i Księżyc są tak samo duże,
Dopiero gdy się dokładniej nad tym zastanowi, okaże się, że wokół Słońca to my krążymy, a Księżyc krąży wokół nas. Czyli jest to zupełnie inna skala zjawisk, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobnej wielkości. I odnosi on to dosłownie właśnie do Starego Testamentu. Pomimo tego, że Bóg na początku wybiera pewien naród po to, aby wyprowadzić później z niego Mesjasza i wtedy wydaje się być właśnie takim Bogiem jednego tylko narodu, no to jest to czasowe po to, aby przygotować miejsce na przyjście swojego Mesjasza. Po to, aby przygotować społeczeństwo, w którym ta Najczystsza, Najświętsza Maryja Panna może przyjść na świat, może żyć. To społeczeństwo, które będzie w stanie wydać ostatecznie Mesjasza, który zaniesie tą Bożą prawdę, pełnię objawienia już do wszystkich ludzi. I patrząc na Nowy Testament, na naukę Pana Jezusa, oczywiście, że od razu widać, że to jest nauka, która wszędzie wprowadza harmonię. Tutaj nawet trudno jest wybrać z Nowego Testamentu jakiś fragment, który byłby w sposób szczególny właśnie na to ukierunkowany, na wprowadzanie harmonii, bowiem cały Nowy Testament jest jednym wielkim wprowadzaniem harmonii. I oczywiście, że można znaleźć cytaty, które pozornie właśnie będą mówiły o konflikcie, o walce. Oczywiście, że ten element konfliktu i walki jest w naszym życiu. No, dlaczego? Dlatego, że aby wprowadzić harmonię, trzeba też pokonać pewne elementy dysharmonii. Pan Jezus nie jest pacyfistą w tym sensie, który twierdzi, że pokój jest najwyższą wartością, taki zewnętrzny pokój. Bynajmniej. Natomiast no, spójrzmy chociażby na listy świętego Pawła. Ile razy on tam powtarza właśnie o tym pokoju, o tej dobroci serca, o tym gniewie, który, nad którym nie ma zachodzić słońce, o tym, jak bardzo powinniśmy nad sobą panować i jak często on mówi o tych cnotach społecznych, które mają właśnie sprawić, że ludzie żyją w harmonii ze sobą. Swoją drogą również argument używany bardzo często przez ateistów, dlaczego święty Paweł nie potępił od razu niewolnictwa, to również jest w duchu właśnie tej harmonii. Pierwsi chrześcijanie nie byli rewolucjonistami, którzy by nawoływali do buntu niewolników. Pierwsi chrześcijanie byli ludźmi, którzy podążając za nauką Pana Jezusa, dążyli do tego, żeby społeczeństwo się udoskonalało, powoli, aby się rozwijało, aby prawda przynosiła owoce. I to doprowadzi do zniesienia niewolnictwa, ale nie od razu. To potrzebuje pewnego czasu. To znaczy chrześcijaństwo musi zapuścić korzenie, musi wejść w społeczeństwo i dopiero wtedy przyniesie te błogosławione owoce, natomiast nie w ten sposób, że będzie wzywało do rewolucji. Właśnie dlatego, że Bóg jest tym Bogiem harmonii, Bogiem porządku. Więc tak streszczając, można by powiedzieć, że ostateczna odpowiedź Boga na ludzkie cierpienie to jest: Synu, przyjdź do mnie, a ja poniosę je razem z Tobą. To jest niezwykle ewangeliczne. To jest Pan Jezus, który dźwiga krzyż. To jest przesłanie również tej książki i dzieła ojca Mateo. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym elemencie, ale widzę, że ten materiał staje się coraz dłuższy i myślę, że nagram po prostu jeszcze jeden materiał o wielkiej doniosłości tego dzieła, tym razem o wielkiej doniosłości kulturowo-społecznej tego dzieła. W jaki sposób dzieło ojca Mateo jest dziełem stricte antyrewolucyjnym i bardzo potrzebnym na nasze czasy. A więc o tym już niedługo. Tymczasem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.